Przede wszystkim, znowu Porno 7, a przeciąg Tyranny. Dobra, mamy Lantrego. I on ma chyba awans o poziom, tak? Co możemy mu dać? Siłę zaklęć, bądź celność. Bądź stanowczość. Dajmy może stanowczości. On chyba ma póki co więcej buffów, więc... Czas trwania przypadłości. Mam nadzieję, że przypadłość tu nie chodzi tylko o złe efekty, ale również o pozytywne, więc... Myślę, że to będzie sensowne. Okej. Okay. Dobra, Lantry. I zobaczmy. Poczułem trochę jego... Gruszewka rozwoju. I za bardzo troszkę nie wiem, co by chciał inwestować. Pióro to jego broń standardowa, której używa. To jest... On nie urzuca chyba. Jednoręczna broń miotana. Tak, obrażenia chyba niezbyt duże ma. I cel, zasięg 8 metrów, spoko. Więc właśnie jeden... Czy ty masz więcej punktów do rozdania? Chyba ma. No to dajmy mu siłę zakończyć w takim razie. W każdym razie... to drzewko właśnie... koncentruje się na tej jego głównej broni. To koncentruje się na jego osądzie. Lantry uderza cel powodujący przerwanie i redukując nominalny pancerz celu. Okej. A to koncentruje się na buffach. Więc wiecie co, może na razie będę go rozwijał w stronę piórka, chociaż nie. Może buffy, skoro i tak już mu dałem punkty w stanowczość. Okej. To jego odnowienie, większe odnowienie. Zwracamy, przyznając jeszcze większą premię do pancerza i obrażeń od oręża. Okej, okay, spoko. Kontrola życia, kontrola wigoru. Przyznaję premię do magicznego pancerza i obrony magicznej mech. Co my tu fajnie, co fajnego moglibyśmy tutaj wziąć? Nałóż na sojusznika pieczęć ochrony. Jeżeli zdrowie celu spadnie poniżej pewnego poziomu, pieczęć ulegnie zniszczeniu, przywracając sojusznika. Okej, okay, fajnie. Lantry ożywia plow... jeszcze fajniejsze. Okej, okay, więc chcemy chyba dobić do któregoś z tych. Więc dobra, weźmy większe to odnowienie. Mam jeszcze jeden punkt. Możemy dać tą magiczną tarczę. A może dajmy... do kontroli życia w takim razie. Okej. Okay. Dobra. I to będzie nasz Lantry. Okej. Okay. Chcę ze mną porozmawiać. Ale ja na razie nie chcę. Tryb wolny. Tak. Tako mi wspomniał o tym. Zauważył w opcjach sterowania, że jednak można przyspieszać. Można również spowalniać. Ale... tylko za pomocą skrótów klawiaturowych wygląda na to. Okej, dobra. Nieważne. Zabierajmy się z tej kupy Wajna, jaką jest obóz polstwa, który na zwyczaju się nazywać dumnie chórem szkarłatnym. Chociaż z chórem to nic nie ma wspólnego, więc idźmy dalej. Idziemy do pokrzywionej głuszy. I potem do północnej polany. W pokrzywionej głuszy mamy to zadanie dla buntowników, a w pokrzywionej polanie mamy zadanie dla skardzonych. Co tu widzimy oba miejsca. Porozbijamy się pewnie tu i tam, a później będziemy uczestniczyć w ataku. Wygląda na to. Okej, okay. Co tu mieliśmy zrobić? Przywódca kruszycieli jest to wezwany. Daj się północnej polany. Nie. Poszukaj nie. Bitwa. Czy ja to mam to zadanie w ogóle? Nie wiem. Nie widzę go. Okej. Okay. Grałem przed chwilą w Pilarcy, więc chciałem zasejwować F5. Co tutaj nie działa? Dobra. That wasn't so hard.
Weźmy jakieś przedmioty. Na sobie, przy trafieniu krytyczną bronią. Po 40 obrażeń, żeń kwas? Nieźle. Okej. Okay. Zdrowie plus 35%, zaleczone rany 1, ożywienie. Okej. Okay. Dobrze, fajnie. Może... może nasz nadworny sukincyn niech to weźmie. Być może będzie musiał to wziąć. W pewnym momencie komuś zapodać. Posiłki? Nareszcie! Chodź za mną! Musimy... Wojmik Horst znosi wytytułowane ramię w geście pozdrowienia, lecz w tym samym momencie na jego wymalowanej twarzy pojawia się zdumienie. Siostra Zwrotka? Czy zauważyłem sobie... czy zasłużyłem sobie na taką pomoc? Wojmik daje się z siebie stłumiony śmiech, po czym zasłania usta dłonią, orientując się, że powinien zachować ciszę, zniża głos szepcząc złowrogo. Piąte oko musi mieć poczucie humoru, skoro cię tu przysłał. Zwrotka milczy, posyłając mu lodowe spojrzenie. Znacie się? Ten tutaj służył kiedyś w moim oddziale, dopóki nie zwiał, by dołączyć do załogi podzwojonej. Okej, poczekajcie chwilę. Okej, dobra. Suczy syn nie miał nawet odwagi stanąć ze mną do walki o prawo do odejścia. Po prostu spakował się i uciekł z podkulonym ogonem. I było to mądre posunięcie. Ilu ludzi zginęło już służąc pod twą komendą? Źle się wyraziłem. Zapewne jedynie posłałaś ich na śmierć. Nie można wykluczyć, że zginęli przez własną nieudolność. Wygląda na to, że podzwonna nie posłucha mojej rady i nie wykastrowała cię, by przytemperować nieco twój charakter. Okej. Okay. Zrzadka płynnym ruchem dobywa swoich ostrzy. Okej. Okay. Jeśli chcesz z nim walczyć, proszę bardzo, my mamy zadanie do wykonania. A zatem innym razem, kulawcze. Lepiej przyzwyczaj się do myśli o nożu na swoim brzuchu. Może być pewien, że ci go tam wbiją. Zwrotka pociąga na swoim chowaniu zapas. Tylko się z tobą droczę, jak ze starych dobrych czasów. Zawsze cieszyło cię, gdy miałaś jakiegoś wroga, prawda? Albo znajduje się tam. Obserwujemy ich już od kilku dni. Niektórzy opuścili posterunek parę godzin temu. Zapewne udają się na patrol lub poszukują lub na poszukiwanie jedzenia, ale jeszcze nie wrócili. Być może warto zaatakować teraz, kiedy ich siły są podzielone. Jak znaleźliście to miejsce? Szczęśliwy traf. Siedzieliśmy w górach, powstrzymując wiodących przed ucieczką z doliny, a ich wszystkich potencjalnych strażników przed dostaniem się do niej. Stało się coś dziwnego. Przełęcz nawiedziło trzęsienie ziemi. Trwało ono dosyć długo, więc domyśliłem się, że wywołała je magia, ale nie było tam ani śladu kruszycieli, ani w ogóle nikogo. To była magia Krosa pieczętująca dolinę. Doprawdy? To by wszystko wyjaśniało. Przez chwilę myśleliśmy, że to kopiec ocalał i wrócił, aby się na nas zemścić. Okej. Okay. Archont kamienia, pan ziemi, niszczyciel gór. Tak. Ślubowa wierność głowemu Ashowi i zapewni wsparcie magiczne. Wsparcie, tak. Okej, okay, dobra. Coś się z kopcem stało? Dobra, nieważne. Uznaliśmy, że nie musimy już dłużej pilnować przełęczy, więc postanowiliśmy zejść na dół z powrotem do obozu. A nasza nowa załogantka ma świetny widok. Świetny wzrok. Dostrzegła z góry blask ognisk. Byliśmy ciekawi, więc przeszliśmy się w tamtą stronę i właśnie w ten sposób odnaleźliśmy się tutaj. Wielołomców zostaw mnie. Jaki masz plan? Straciłem w górach dwoje ludzi, a nasze racje żywnościowe są od wielu dni bardzo skromne. Zatem dopóki nie dołączy do nas znacznie większy oddział, mało prawdopodobne, że wygramy jakąkolwiek bitwę. Teraz, gdy tu jesteś, moja załoga może się wycofać, by wypatrywać niebezpieczeństw i być może pomóc, jeżeli zrobi się gorąco. Rozumiem, że poradzę sobie, nie musisz nadaremnie forsować swoich ludzi. Kyros pochwaliłby twoje męstwo. Ja i moja załoga będziemy w pogotowiu. Gdy zrobisz swoje, my pojawimy się, by przejąć Floriana. Bez obaw, powiem wszystkim, że to ty odwaliłeś najgorszą robotę. W walce bywa różnie, a jeżeli chodzi o moją reputację, zawsze gram czysto. Okej. Graven Ash protects. Dobra.
Tam jest chyba obozowisko. Zaraz tam się sobie spojrzymy. Ten. Chyba od południa musimy ich zajść. Ale chcę zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma. Ale na to, że nie. No to idziemy. Przy okazji nie zamierzam odpoczywać. Zwrotka jest ranna, ale brakuje jej 1/3 punktów doświadczenia do poziomu. A rany leczą się po awansie na następny poziom. Więc być może nie będziemy musieli wykonywać odpoczynku. Nie chcę marnować czasu, jeżeli nie potrzebujemy. Okej, mamy coś ukrytego. Spiżowy miecz oraz lekkie buty skórzane. No zobaczmy, czy to kogoś będzie buffować. Miecz ubierujemy mroczące iskry noszące przez wiatr do skręcy w opuszczonym. Bla, bla, bla. Dobra. Ktoś potrzebuje butów? Buty uczonego. Ona przy odstąpieniu plus 3. Odzyskiwanie gotowości plus 2 sekundy. Okej. Chyba te są lepsze. A nie, odzyskiwanie gotowości miałby gorsze. Chociaż tutaj nie pisze, ile one mają. Ja. Spoko. Czy ty potrzebujesz czegoś takiego? Tak, we wszystkim lepsze. A czy ja potrzebuję? Mniejsze odzyskiwanie gotowości, więc nie. Tak, ty nie możesz, Barik nie może nic nakładać, więc dobra, więc zwrotkę dostanie. Okej, przy okazji wygląda na to, że chyba nie ma tutaj więcej miejsca na więcej członków drużyny. Się zastanawiam, czy czwórka to już ma cały skład drużyny w Tyranii. Wygląda na to, że tak. No ale cóż. Found something. Staliśmy coś. Spiżowy topór. A zaraz go zobaczę. Dobra. Ciekawe, ile mamy maksymalnych miejsc na 8 aż. No to ciekawe. Dobra. Dajmy może komuś potki. Dobra, wszyscy mają po potce. Więc w sumie nie trzeba. Okej. Laska uwiądu. Obrażenia kwasowe. Chyba nie reason to tarry. Dobra. Spiżowy topór. Jest chyba lepszy. Wrażenie na sekundę. Tak, ale porównajmy to z broniami zwrotki. Celność plus 4. Też mam celność plus 4. Parowanie plus 4. Okay, mniejsze odzyskiwanie gotowości. To jest broń jednoręczna? Jednoręczna, tak. Plus 3 przebicia pancerza. Okej. Okay. Użyjmy tego zamiast wyprowacza trzewi w takim razie. Wygląda na lepszą broń. Dobra. Got them in my sights. Okej, nie wiem co to miało znaczyć, ale... Ale okej. Okay. Okej, okay, tu jest jakiś gość? No tak. Będę na końcu dopiero... się z nim spotkamy. Okej, zabić intruza. A może pogadajmy najpierw, co? Dobra. Użyjmy napiw zamrożenia. Tak. Oni niech się skupią tutaj na tym gościu zwarciu, a reszta skupi się na tym... Co kryje taki dystans. A właśnie, czy tu jest opcja również... gra, żeby było spowolnienie podczas walki. Chyba nie. Nie widzę przynajmniej. Dobra.
Więc na razie tak będziemy walczyć. Dobra. Ja rzuciłem zaklęcie, więc możemy zbuffować kogoś. Najpierw ciebie. I teraz ciebie. Gorące żelazo. Apollon. Okej. Okay. Nie. Rzuć to na wszystkich. No, możesz to rzucić. No, ładnie zwrotka rzuciła swoją rzecz. Może damy jej jakąś bardziej postawę bojową obronną. Żeby wyglądało to, że wszystko się na niej zawsze skupia. Szczęk żelaza. Okej, czy to jest... Nie, to jest pojedyncza zdolność. Tak, to jest ta grupowa. Zrobimy tego taunta. Dobra, lantry rzuciłeś to. Teraz dalej strzelaj do niego. Ładnie. Co teraz jeszcze możemy zrobić? Zdolności... Te zdolności grupowe powinienem powyrzucać. Za dużo ich jest. Dobra. Nadzianie. Dobra. Zatakuj Gregory. Dobra. O, czy oni sami używają zdolności? Wygląda to, że sami używają. Chyba rzucił na zwrotkę uleczenie automatycznie. Okej, spoko. Fajnie, bo trochę micro zarządzanie tymi wszystkimi zdolnościami jest trochę nużące na metę. Ile to wytarnik nie było aż takie męczące. Nie było aż tyle zdolności. Okej. Okay. Czy ty dalej masz rany? Powiem, dalej masz rany, ale nie widzę... Nie widzę tego efektu. Trzy aż rany ma. Tak? Ta. No cóż, dobra. Mam nadzieję, że przeżyje. Wykryto pułapkę. Okej. Okay. Na to, że Janusz Tracz będzie człowiekiem od wszystkiego. Człowiek renesansu. Do renesansu to jeszcze w tej krainie troszkę daleko. Dobra. Może wiesz co, zwrotka? Zmieni broń. Ty poczekasz. Ty rzuć to swoje coś. A ty zamroź tego gościa, co? Right. Okej, to już rzuciłem do ataku, fajnie. Wow, atak zaaktywował swoją własną... pułapkę, więc fajnie. Dobra, to możesz wspomóc jego... I got it. Możesz ogień rzucić. Dobra. Atakuj dalej. Może tej śmierci z przestworzy użyć, co? Ładnie. To teraz. Dobra, ładnie. Możesz tego swojego użyć. Ok,
Okej, dobra, już troszkę nam walka lepiej chyba idzie. Okej, fajnie było jak to Lantry rzucił ten swoje pióro i nie trafił, ono gdzieś tam poszybowało. Bok. Proszę, nie używaj takich rzeczy jak rozpływający cios. Nie wyglądają zbyt przyjemnie. Wow! Co to było? Krytyka? Krytyk? Tak, Barik trafił krytycznie. Okej. Let's have it then. Bardzo... Wyglądało bardzo skutecznie. Bardzo skutecznie. Okej. Bounce. Wkrytą łapkę. Okej, chyba nie... Chyba nie ma znaczenia, kto używa przebiegłości. Chociaż teraz ja nie dostałem przebiegłości plus jeden. Ciekawe. Let's be off. Dobra. Wygląda, że chyba tutaj może być... I'll stay downwind of our enemies. Jakiś przywódca. Podejdźmy troszkę wolniej. Nadchodzą pachołki hegemona. Miecze w dłoń. Kapitan gwardii wędryńskiej z falksem w dłoni wykrzykuje rozkazy zawojowników w obozie Pelox Florian w pancerzu ze zmatowanego spiżu i z niezliczonymi bliznami ramionach góruje nad swoimi towarzyszami. Jeśli życie wam miłe, rzućcie broń i uciekajcie, albo zostańcie i walczcie. Ta druga możliwość także mi odpowiada, ale uznałem, że to niesportowo ją proponować. Okej. Poddaj się, twoi wojownicy zachowają życie. Poddać się? Komu? Mamy przewagę liczebną. To wam powinno zależeć na uniknięciu walki. Aha. Okej. Możemy użyć przebiegłości. No, użyjmy przebiegłości, bo te opcje zawsze dają nam dodatkowe doświadczenie. Jeżeli się podasz, zabiorę cię do głosów Nerata. W cholewce buta możesz ukryć zatrute ostrze. Co ty... Zwrotka gryzie się jednak w język i unosi w górę brew. Zerka na twoją twarz, po czym wzrusza ramionami i ponownie odwraca się do żołnierza. Na jej twarzy tym razem maluje się kamienna obojętność. Ależ z ciebie zdradziecka kanalia, to... Rywa i patrzy na twarzy swoich ludzi. Interesująca propozycja. Moi ludzie przeżyją, a ja będę miał szansę zabić Archonta? A dożyć to, na polu bitwy i tak nie zdołałbym się do niego zbliżyć. Zgadzam się, jeżeli pozwolisz moim ludziom, żołnierzom odejść, będę twoim jeńcem. Okej. Okay. Poddaj się, a reszta twoich ludzi odejdzie wolno. Słyszeliście? Idźcie i powiedzcie naszym ludziom, że niedługo wrócę, a jeśli nie, jeśli dojdzie do tego, to ufam, że mnie pomścicie. Ale jeżeli stanowiciel mówi prawdę, wkrótce wrócę i przyniosę ze sobą pamiątkę. Odcięty łeb głosów Nerata! Okej. Okay. To nic osobistego, ale nie mogę wrócić z pustymi rękami. Potrzebuję jednak tylko ciebie, pozostali mogą odejść. Okej. Okay. Pożegnaj się. Idziesz ze mną. Wszyscy wojownicy po kolei podchodzą do Floriana, by go w milczeniu, szukając się do ileś, jaki ostatni z żołnierzy kończy żegnać, to jest to, że zarzucają plecaki i odchodzą. Okej. Okay. Coś ukrytego. Sigil mroźnego płomienia. Akcent. Okej, okay, dobra, zobaczmy to. I agat. Okej, okay, on sobie poszedł. A gdzie nasza zdrada? Go mieliśmy okłamać, tak? Dobra. Ten zwój zawiera magiczny akcent, który zespala się ze sobą rdzenie ognia i mrozu. Okej, okay, to ciekawe. Dobra, i
zobaczmy, jak to możemy użyć. Dobra, wybierzmy sigil lekkiego burzenia. Okay, wymagana wiedza 60. Co nam to da? Zamrożenie magiczne ogień przez 9-4 sekund. Zadaje obrażenia ognia i zamrożenie. No okej. Okay. 36 do 40. To ma większe obrażenie od ognia? Tak. I większe obrażenie od mrożnego kolca? Nie. No. Okej. Okay. Ty masz poziom wiedzy 64, więc dodatkowego akcentu już żadnego nie dołożymy. Jakbyśmy mieli 70, moglibyśmy dołożyć jeszcze zasięgu, ale nie. Wiecie co, wywalę w takim razie tą iluzją. Sun. Tak. I jeszcze raz. Sigil mrozu, zasięg i przypisz. Dobra. A tą iluzję możemy w takim razie zasadzić dla Lantrego. A przypisz... A, nie można. Lantry w takim razie musi chyba pewnie stworzyć sobie zaklęcie dla siebie. Co? Okej. Nie, bo to by było tak za dużo wiedzy by wymagało. Ojku. Mliski. Dobra, jeszcze raz. Ciach. Ciach. Przypisz. I ciach. Dobra. Mhm. I coś więcej? Możemy Lantriemu również dać. Powiedzmy to zamrażanie. Pewno mu to nie zaszkodzi. Dobra, to już za dużo. Przypisz tutaj. Dobra. Okej. Okay. Przy okazji widziałem w drzewku umiejętności są jakieś zdolności, które pozwolą dać więcej właśnie slotów na zaklęcia. Dobra, to powywalam. Mroźny kolec. Stawy broni. Zaklęcia. Ok, wygląda na to, że coś nie działa. A tak, to jest mroźny kolec nadal. Dobra, to wiecie co? Zostawmy w takim razie tutaj to, co było. Tak. A to usuniemy siłę, a damy to. Okej, okay, zapisało się? Nie zapisało się. Okej. Misklik znowu, dobra. Ciach, ciach, ćwierz. Te nazwy tych przycisków nie mają sensu. Okej, okay, dobra. Tak, nie ma sensu, żebym miał dwa mroźne kolce u siebie na pasku, ponieważ no bym miał ten sam cooldown, więc nic nie zyskam. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Wybuch. Okej, okay, zobaczymy to. Ćwikowana kryza żelazna. Okej. Okay. Co niby to jest? Parowanie plus 10. Ile ty masz parowania? 40. Ale i tak zawsze w walce otrzymujesz bęcki, więc co mniej więcej parowania. Okej. Okay.
Porównajmy też ten łuk. Dwuręczne. Uważanie na sekundę troszkę lepsze. Większy zasięg, przebicie pancerza, mniejsza celność. Eksplozja. Przy trafieniu krytycznych bronią obrażenia 50 ogień. Okej. Okay. Fajnie. Chyba to przepiszemy jej na razie. Na razie chyba nie widzę, kto jeszcze mógł korzystać z łuków. Nie ma żadnych zdolności dla łuków, więc... Dobra. Damy jej dodatkową moc, ponieważ tutaj brakuje jej mocy. A jednak tylko siła ataku na pewno się przyda. Dobra. Zapisz. I co możemy zrobić? Fechmistrzynię albo zawiadaka. Wiecie co, na razie nie będę zmieniał. Nie będę wybierał punktu, ponieważ jeszcze nie wiem, jak ją będę szkolił. Na razie barik z przodu starcza, ale druga osoba z pewnością zawsze może się przydać. Ej, co to za ludzie? Miałeś zostać sam. A, okej. Okay. Do obozu wpada biegiem wojownik szarlatnego chóru, siłą coś powiedzieć, ale potyka się i z trudem utrzymuje na nogach, łapiąc ciężko oddech. Nadchodzą! Patrol dzisiejszego poranka! Wracają! Coś podobnego. To WC jest jedynym w kawałku, zgodnie z żądaniem. Głosy będzie zadowolony. Jeszcze nie zwyciężyłeś. Drugi patrol powinien wrócić właśnie teraz. Jeżeli zdołasz poradzić sobie z tym patrolem, moja banda i ja dopilnujemy, żeby ten wiarołomca trafił do głosów Nerata. Pomyślnych łowów, stanowicielu. Archont tajemnic będzie bardzo zadowolony. Okej. Okay. Gdzie jest ten drugi patrol? Let's be off. O, idzie tutaj. No to zajmijmy się nim. Dobra. Wszyscy ognia po prostu. Okej. Okay. I am a shield. Dobra, Lantry, wspomóż Barika. My użyjmy natomiast odpocząć przed... A, okej, to jest raz przed odpoczynkiem. Nie zauważyłem. Dobra, to wszyscy skupmy się na jednej. Okej, wiesz co, nie, najpierw rzuć ten pancerz. Teraz możesz wspomóc Berka. Consider it done. Ja zaproszę. Okej, podpaliła się, teraz... Okej, dobra, wzięła mnie na cel. Więc zaraz tym będziemy musieli się zająć. Okej. Możemy ją przewrócić. Dobra. Możesz uleczyć. Trawiający dotyk możesz. Dobra. Zranienie, nie fajnie. Będę musiał uważać na takie wychodzenie z przodu. Mogę ich wszystkich stuntować? Nie. Mogę. Okej. Zwrotka może, skoro już nie masz zranień do ataku. Okej. Dobra, teraz wszyscy na nią. Dobra, ile zranień otrzymałem? Nie widzę. Po walce nie będziemy się zobaczyć. Okej. Teraz ty ją możesz wrócić. Okej. I'm on it. No i dobra. To by było tyle. Zobaczmy, coś mieli ciekawego. Mieli ciężką zbroję spiżową.
raczej tego nie będę korzystał. Graven Ash protects. Ja zranienia nie otrzymałem, tylko jedno. Więc nie jest aż tak źle. Prawda, mnie to obniża pewnie zdolności, co? Tak, minus 5 do wszystkich zdolności. I'll do it for the north. No ale cóż, no trudno. Okej, dobra. Zwrotka. Zajmijmy się twoim awansem? Nie, już się zajmę. Może dajmy jeden punkt w fechtmistrzyni, a potem zastanowimy się, czy dawać ci również zawiadacę. Co możemy tutaj dać? Zwrotka szybko przeszła się po polu bitwy. Nie wrażliwość na odstąpienie przez 5 sekund mech. Uderz dwa razy atakiem podstawowym przez 15 sekund. Po zabiciu przeciwnika zwrotka będzie przez krótki czas zadawać podwójne ciosy. Fajnie. Parowanie plus 2 przy odniesieniu obrażeń. Unik plus 2 przy odniesieniu obrażeń. Na pasywną premię do uniku parowania trwającą aż do końca walki. Okej. Okay. Drwiące żelazo. Cel wróg przeciwko dworu. Szał przez 19, prowokacja przez 19 sekund, odzyskanie gotowości razem. Okej, zwrotka wyzywa przeciwnika. Wiecie co? To może być fajnie, skoro to się stakuje. Razem z tym tauntem. Big Fury. Wiecie co? Najpierw to weźmy. Okej, dobra. Let's be off. Tyle. W tej miejscówce. Jeszcze przejdźmy się tutaj. Okej, chyba wszystko, co? Chyba wszystko. Dobra. W takim razie, w następnym odcinku idziemy tu. I tutaj mieliśmy znaleźć chyba tych kruszycieli oraz znaleźć dostawy żelaza, które tak wypadły z ładunku. Więc tym się zajmiemy w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!